Dzień dobry widzowie, witam was serdecznie na kolejnym dniu na Palionowie. Słuchajcie, dzisiaj jest dość ciekawa informacja. Dostałem dość ciekawą informację i ja się was muszę spytać o radę, bo ja nie wiem, czy to nie jest informacja przypadkiem od prawdziwego Katnapa, czyli tego Katnapa, który grasuje na Palionowie, ale my go nigdy jeszcze nie widzieliśmy tutaj. I no naprawdę, zaczyna być to trochę przerażające. Wiem, że tam właśnie Katnap Lolo miał z nim jakieś tam kontakty, ale my nigdy w życiu nie widzieliśmy go na oczy. No i dzisiaj wbijam se do domku i jest taka informacja, którą zaraz wam pokażę, ale na wstępie zostawcie suba, ponieważ 85% osób nie subskrybuje tego kanału, także zróbcie to teraz, zasubskrybujcie, żeby mieć codziennie powiadomienie o nowym filmie, ponieważ tutaj są prawie codziennie filmy, w sensie zazwyczaj są codziennie, ale ostatnio czasem tam sobie zrobię przerwę czy coś, ale to oczywiście po prostu mam nadzieję, że was nie denerwuje, jak tam czasem filmu nie ma czy coś, za niedługo będzie znowu daily, więc spokojnie, ale daily na przykład nierozłącznie macie na moim drugim kanale Dave Games, na który też was serdecznie zapraszam, wpadajcie tam, bo tam są dziennie filmy, jeżeli wam tutaj czasem brakuje filmu, możecie tam iść zobaczyć kolejny mój film. Ale słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na Palionowie i właśnie, jakie informacje dostaliśmy? Bo to jest, kochani, bardzo ważne. Zobaczcie, jest tabliczka i jest napisane coś takiego: przeszkadzacie mi, przyjdźcie do jaskini. Tylko Katnap Lolo nie może się dowiedzieć. Macie 10 minut. Ja nie mam pojęcia, kto to napisał. W sensie, rozumiecie to, że to wygląda, jakby to było napisane przez prawdziwego Katnapa, ale my to musimy zweryfikować. Ja oczywiście wezmę ze sobą Paliona, bo on mi jest w tym niesamowicie potrzebny, bo jednak no działamy tutaj razem, więc trzeba go też wziąć, żeby właśnie, no i tutaj zresztą jest napisane, że przeszkadzacie mi, czyli liczba pojedyncza, na szczęście nie tylko ja, więc tyle dobrze, ale mamy tylko 10 minut, więc nie ma widzowie czasu do stracenia, oglądajcie koniecznie do samego końca, a ja już lecę po Paliona i bierzemy go ze sobą na tą wyprawę, tylko czekajcie, ja jeszcze muszę się zastanowić, czy ja wszystko na pewno ze sobą mam, co jest mi potrzebne, czy mam się czym bronić, no tak, czy mam zbroję, no mam niby i mam tą maskę, dobra, najważniejsza w sumie teraz na Palionowie to jest maska, żeby nam się tutaj nic nie stało, żeby wiadomo, no bo to jak widzicie, no po pomnikach, prawda widzowie, no to tutaj już no wiadomo, że się zaczyna robić źle. W ogóle tutaj coś powstało, ale to wpadajcie do Lolo, żeby to zobaczyć, a ja teraz czekajcie, wejdę szybko do Paliona, tak po cichutku, tak wiecie, jeszcze na spokojnie, bez żadnego stresu, bez żadnego krzyczenia. Ale straszne to było. Dobra, no nie, dobra, no nie. Nie sprowadza w moje progi, nie chciałem cię przestraszyć i nie dzwoniąc mi do dzwonka do drzwi. Ale powiedz mi, kto ci normalnie dzwoni do dzwonka do drzwi? Czy jest taka osoba na tym serwerze, co ci zadzwoni do dzwonka do drzwi i ci powie siema? Katnap. A, no tak, w sumie tak. Ale nie, no, ale słuchaj, właśnie, a propos Katnapa, ty. Czy ty kiedykolwiek widziałeś się z prawdziwym Katnapem? A wiesz, że dzisiaj się zobaczysz. Ale jak zobaczę, sprawdzimy, jest tylko Lolo. No właśnie, no też tak myślałem, chodź do mnie do domku, patrz. Ty swoim wykonasz ten, jak to się nazywa, czekaj. Rekonesans wykonasz, o. Jaki rekonesans, co to za słowo? Chodź, nie, on jest mega śmieszny, kiedy się zrozumiesz, ale dobra, chodź. Pokażę co ci. Ty gadasz, wujek? Nie, chodź do mojego domku. W ogóle właśnie, widzowie, na 20 łapek zamieniam mój domek na nieświąteczny. Zostaw na 20, lajka. Na 20 łapek. Zostaw lajka, jak dobijemy ten próg, to zmienię swój domek. Widzowie, u Dave'a pod koniec lutego mamy święta. No dobra, ale to jest spowodowane tym, widzowie, że ja jestem strasznie teraz chory, a ta choroba nazywa się leń i po prostu no nie jestem w stanie tego zmienić, ale dobra, no. Co to jest? A właśnie. Czekaj. Kup. Czemu? Kup. A, no. po prostu. Tak, tutaj czy... Po prostu. Trzeba coś więcej mówić. Kup. Link w opisie. Dobra, chodź. Kup. Chodź. Patrz, zobacz tutaj. Widzisz tą wiadomość? Czytaj na głos, tylko się nie zakrztuś. Czytaj. Przeszkadzacie mi, przyjdźcie do jaskini, tylko Katnap Lolo nie może się dowiedzieć. Czemu to jest na różowo, to... No mówię i tu jeszcze brakuje tylko pazura. Rozumiesz, że to napisał prawdziwy Katnap prawdopodobnie. Rozumiesz, to napisał prawdziwy Katnap, a my to musimy do rozwiązać. Do jaskini mamy iść, 10 tak, minut. Tak, raz. Ale słuchaj, widzisz, tylko Katnap Lolo nie może się dowiedzieć. Tyka. No tyka, ale słuchaj, mamy gorszą misję do wykonania, a mianowicie trzeba wykurzyć Katnap Lolo stamtąd, rozumiesz? Bo on tam prawdopodobnie w tej jaskini siedzi. Aha, on tam grasuje. No dobra, damy radę, rzucimy mu rybę. Nie rybę, no co ty? To musi być, wiesz, on musi się oddalić, jeżeli wiesz, my tam mamy z nim pogadać. Poczekaj, nie wiem, czy tam spotkać, ja nie wiem, co on chce od nas. O ile to jest w ogóle prawdziwy ten, bo jeżeli to napisała Milki, bo to jest w kolorze na różowo. Właśnie, dlaczego to jest na różowo? No nie wiem, no właśnie dlatego to jest taka niewiadoma, nie wiadomo, co nas tam czeka. Czy chcesz spłoszyć go?
No ja myślę, że poczekaj, no bo właśnie, tutaj trzeba obmyślić plan, no bo tak, na burgera już się chyba nie nabierze, chociaż to by było niezłe. Burgera no mamy. Nie, nie, burger na pewno nie. Burger jeszcze jest w asortymencie, jak co, możemy go użyć, ale nie, no, ale nie, nie, to nie będzie zadziała. Za proste, czekaj. Na pewno tam musimy wbić na niewidce, żeby on nas na początku nie widział i teraz tak, niewidka, no co tak naprawdę Lolo, a bardziej Catnap Lolo lubi? Nie wiem, fioletowy? Nie, no to no, jest za słabe. Fioletowy lubi, no ja bym dał ryby albo fioletowe kwiaty, no albo... Ryba fioletowy ryby, kwiat. No ryby. Rybami. Dobra, dobra, zróbmy to, tylko właśnie. Niewidka! Palion! Czy ty masz jakąś niewidkę w swoim domku? Co ty masz? No zawsze. A, tu jakieś rzeczy. Ha, dobra, pokaż, pokaż, pokaż. Gdzie? Gdzie? Zawsze. W ogóle, właśnie, gdzie ty... O, dzięki. A co to jest? To jest na... To jest, ale to... Ej, ty mi dałeś jakiś wzmacniacz Mutanta X. No patrzcie, tego jeszcze tu mam, nawet nie wiedziałem. Co? Co jest? Mutant X! Ale jaja, widzowie, ale czasy. Jeżeli oglądaliście wtedy Palionowo, zostaw łapkę teraz i suba. Dobra, a w tej skrzynce mam, no. Czekaj, no gdzie jest te niewidki, no? Nie masz to. Aha, tu jaki zestaw. Człowieku, ile ty masz tych niewidek? Dobra, jedna wystarczy. Nawet nie będziemy potrzebowali chyba więcej, bo to nie jest daleko, nie? Ty pamiętasz, jak się tam idzie? No okay. Pewnie. Uś, dobra, uś, dobra. Na ty razie podlećmy, na razie podlećmy na fajerwerce. Chodź, chodź. Tylko załóż se skrzydełka, kolego szanowny. Ej, ej, jak stoi się... Co? Odleciałem, chodź. Ej. Chodź. A co mi chciałeś pokazać? To nie, była... chciałem powiedzieć, że jak stoi się na balustradzie, to fajnie się chwieje ekran. Dobra, to jest nieprawda, ty jakiś, nie wiem, fake news. Fake news, fake news. Ej, jak się stoi, jak w ogóle wchodzisz w tego kwiatka, to on bije jak ten czarny. Tak? No. Ej, faktycznie! Ale Broken Minecraft! Trzeba napisać do twórców, że jest coś tu zbugowane! Chciałem cię zrzucić po prostu, no. Nie mogę. Aha, z tej balustrady też, no tak, fakty, dobra. Ja nie wiem, ja nie myślę nad tym nawet, bo rozumiesz, że ja bym przyjaciołom takiej rzeczy nie zrobił, nie? A ty po prostu jesteś takim złym człowiekiem, że właśnie robisz to w taki sposób. Dobra, gdzie jest ta jaskinia? Poczekaj, bo tutaj, ja nie... Tutaj, tu już, tu. Aha, no to poczekaj. Czy my wzięliśmy kwiatki, żeby go jakoś wykurzyć. Nie, nie wziąłeś żadnych kwiatków, żeby go wykurzyć. Mhm. No myślałem, że ty to weźmiesz. No ale tu są, no przecież one tu są, czekaj, no patrz. To weź, weź dużo. Ja też wezmę dużo. Tylko no ja nie wiem, czy on za tym, dobra. Jeden z nas musi... Czekaj. Może, że tutaj zrobimy taką mini pułapkę. Wystarczy 7. Czekaj, może mini pułapkę zrobimy i on do tej pułapki wpadnie. To nam da chwilę, żeby tam właśnie, żeby być tam sami na chwilę. On wysoko skacze. No tak, ale no to patrz, zrobisz coś takiego, pa. O. To zrobisz, czekaj, pokaż. Tu, o, pa. To jest o, no, nie, no wpadnie, na pewno. No wpadnie na bank! Ej, czekaj, bo bomby! Bomby! Wpadnie na 100% wpadnie. No ja bym wpadł. Tak? No, lekko. Na pewno. No lekko. No poczekaj, no bo możemy zrobić albo tak, no bo nie wiem, no trzeba go jakoś tutaj zatrzymać, rozumiesz? Daj mi, dobra, daj. Ej, broń mnie, Broń mnie, kamracie! Nie mogę! No dlaczego? Nie mogę takich rzeczy robić. Ja nie wiem, ty jesteś jakiś dziwny. Ej, marchewka mi wypadła w ogóle z zombiaka, lul. Dobra, czekaj, zabiję, dobra. Czekaj, bo można zrobić albo taką pułapkę, ewentualnie można posunąć się. Nawet ty wpadłeś w to. Ej, to jest mega mocne. Tylko poczekaj, ja zrobię to mniej, ja zrobię to niższe. Czekaj, zrobię to niższe, żeby tutaj było faktycznie nisko. Dobra. I teraz jak stąd wylecę, czekaj, no po co to niszczysz, no po co to zniszczyłeś, no, przecież było dobre. Dobra, iść. Ja bym wyleciał z tego, wiesz, że bym dał radę. Tylko czekaj, trzeba to jakoś zaznaczyć, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest. Czekaj, to jest tu? Nie, dalej idź, dalej, tu. No tu. Nie, no to jest tu. No tu jest, to tu jest. Tu jest. Tu jest, bo się widzę, jak niszczy. No tak... No bo wiedziałem, tobie... Po co mnie robisz, no, niepotrzebnie. Kurde, nie mogę teraz wyjść. Ej, nie mogę wyjść. Co ty robisz? Ej, ale młot! No nie mogę! No, czekaj, bo nie wytrzymam. No, ej, Minecraft mi się zbugował. Nie mogę. Ej, zbugowało się, naprawdę. No naprawdę! Jaki lamus. No naprawdę, zbugował się Minecraft! No widzowie widzą teraz! Serio! Patrz! Nie może wyjść. No! To jest niesamowite! Ej, to jest niesamowite! Dobra, i teraz tak, czekaj. Czekaj. Teraz trzeba... Dobra. To odda. Świetne. Dobra, wiemy. My wiemy. On nie musi wiedzieć. Dobra, pipotę na niewidkę. Świetne.
To wyrzućmy, dobra, już, dobra, i dawaj, dawaj, dawaj. Po prostu rzucamy mlecze, znaczy mlecze, a te aluminium rzucamy i on po prostu za tym musi pójść do tamtego miejsca. Jakie aluminium? No to się tak nazywa, aluminium. Gdzie ono jest? Czekaj. A jest tu, co on robi? Co to jest? Co on robi? Ale cyrkowiec, co jest w ogóle, ty to widzisz też? Ale dziwnie chodzi. Dobra, 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 czekaj, czekaj, ćwiczenia. Tylko się tak ćwiczy, o, rzucam mu pierwszy. Sosek! Patrz, co to robi sosek? Bogus czoskus, daje mi czoskus. Czekaj, może tak stanę, to będzie widzieć. Widzi, nie widzi. No to zbiera, no ale to trzeba go za te schody zaprowadzić. Czekaj, czekaj, czekaj. Czosek? Podejdź do niego, uciekaj. To muszę go posadzić tutaj. Nie, w ręku miej, w ręku to miej. O, kolejny sosek! Jak w ręku, że tak? No w ręku i uciekaj. Ej, sosek był! Ale to by będzie gonić. No dobrze. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, o tu. Tu, 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 dobrze, gdzie dobrze. Gdzie ty jesteś, sosnek? Dobrze, 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 idzie, idzie, idzie. Widzę ci, sosnek. Czekaj. Jak ty omijasz to miejsce. No nie, no idę prosto w nie. Ale pająko. Omijasz to miejsce, gdzie ty idziesz? No czekaj, gdzie ono jest? No jaki ty jesteś łebski. Czekaj, no wypędziłem go już, czekaj, gdzie to jest? No i to za no... Szkieleton! A tu! Blisko no, szkieleta, mam, masz. O, sosnek! Dobra, dobra, dobra. Nie wpadnie, nie wpadnie. Dużo czosku, o, czos... Dobra, dobra. O, jak łazi dookoła. Jest, dobra, dobra, dobra. Zostaw go tam, zostaw, dawaj go do tej jaskini, dawaj do tej jaskini, dawaj do tej jaskini. Dawaj, 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 mamy mało czasu. Ja nie wiem, czy to wystarczy, ja nie wiem, na ile go to zatrzymie tam. Dobra, dawaj, 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 wbijamy. Ja nie mogę, przecież mamy to sobie. No i co, ale co ty chcesz teraz zrobić? Pijemy mleko i się ujawniamy, no przecież ten, to coś nas tu chciało. Go nie wiem kto. Halo, osoba z tabliczki. Jesteśmy. Katam. O ile to katam? Albo Milki. Milki? Halo, Emilia? Halo? Halo, Katnap, halo, Emilia. A może ten guzik? Halo? 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 O, ten guzik. Halo? Palion i Dave, najwięksi bohaterowie Palionowa. A kto, z kim mamy przyjemność? A to wy! O kurde. Jezu, co to jest za głos? to jest... Ty jesteś prawdziwym Katnapem. Kto mówi? Prawdziwy Katnap. O Jezu. Ej, oni mają tak podobne głosy. Strasznie podobne, nie? No. Ej. Prawdziwy Katnapie, czy my mamy do czynienia naprawdę z tobą? Czy to jesteś ty prawdziwym Katnapem? Tak, gadajcie do mojego posła. Oho, ale dziwne. Dobra, mi się wydaje, dobra, że dobra, dobra, nie ja dogadamy się z nim. Dobra, dobra. Czy możesz zostawić naszych przyjaciół i nas w spokoju i odejść z Palionowa, ponieważ my sobie tego nie życzymy? Nie mogę. Jezu. I psychol w ogóle. Nie zadawaj mi takich głupich pytań, nie wiem, że się mogę. Dobra, ale to dla... czy to możesz... Nie da. Czy możesz zostawić Bola w spokoju na przykład, bo się z nim też źle dzieje? Nie. To czemu chciałeś w ogóle... Pozorem. Ale to czemu chciałeś w ogóle z nami rozmawiać? Nie rozumiem. Bo musicie zostawić... Maska zakładaj! Wali tym on dymem! Puszcza? Przestań tym dymem walić, bo nas zarazisz! To jest koniec! Już nie mam żadnych skrupułów! Boże, co to się dzieje? No nie nawalaj tym dymem! Nie nawalaj, bo nam to się coś zmieni! Jesteście głupcami! miły komplement! Już niedługo będzie wasz koniec! I pilnujcie lepiej swoich domków! Pilnujcie! Co chcesz z nas zrobić z naszymi domami? Halo? No ale co z domem? Poszedł se. Halo? Poszedł se, nie? Poszedł se. Halo? Poszedł se, chodź stąd, bo tu zaraz tym dymem cały czas, chodź! Chodź stąd! A gdzie jest teraz Katnap Lolo? Czekaj, no właśnie, to jest dobre pytanie. Ja mam wrażenie, że oni mają taką samą moc, ten klon jest identyczny jak Katnap, to nie jest, że on jest słabszy. Tak, oni się dosłownie zamieniają, patrz, przecież ten Katnap Lolo teraz wygląda, no przecież słyszałeś ten głos. Dosłownie to jest prawie to samo, nie? Oni będą tak samo potężni. Ale to poczekaj, skoro Bolo się też zamieni... Nie, to będzie koniec, stary. Nie możemy do tego dopuścić. Bolo jest czerwony, ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Poczekaj, bierz elitę. Zbijaj są trzy. Poczekaj. Nie. Cio. Co to było? To był Lolo, tam nic stąd! Dobra, dawaj. Wlecę. Czekaj, bo on coś gadał o domkach, nie? Tak. Stało ci się coś z domkiem? No nie. Wygląda normalnie. Nic, a z twoim? No nie, no. Co ja mam na twarzy? Czekaj. Ej, to było? Ale nie no. Co ty masz po prostu ten. Nie no, jeżeli to jest to, no to nie no, ja w domku nic nie mam. O, to nie. jest twój stary dom. W środku, stary! Widzisz to? Zamienia się też!
No nie, no nie gadasz, twoja chata się zamieni na fioletowo. Nie, cała? Boże, już kiedyś to przerabiałem. Ale czemu stary dom? Może przez to, że jest blisko tego domku? Ej, może on łapie wirusa od tego, właśnie od tego przecież. Ej! Ej! To twoje... Co? No dym leci w tym domu, uciekaj! To jest zaś... To, czekaj, wyjdź z niego, nie naradzę się. Jestem poza. Ale to czekaj, to skoro mój domek łapie wirusa od tego domku i to się ma rozprzestrzeniać, no to twój A domek... to może mój też złapie twój wirusa! Twój jest kolejny, no! Twój jest blisko! Nie, kolejny jest twój, ten drugi! Nie, twój jest blisko! Patrz, co się dzieje! Te twoje dwa domy są złączone przecież! No nie, no tak! Aha, dobra, no to jest w sumie duża szansa, że widzowie nie będą musiał usuwać bałwana, bo się sam stopnieje, a raczej zamieni w fioletową głowę. No na pewno, tak. Fioletową głowę. Dobra, widzowie, nie mam pojęcia, co mam patrzeć, jeszcze te pomniki, nie wszystko się zamienia. Dobra, widzowie, widzieliście, rozmawialiśmy z prawdziwym katnapem, nie jest źle. Jaki wielki dym, czy to widzisz? Wszystko się zaczyna stary zmieniać, ja nie wiem, widzowie, jaka trzeba chmura się ewakuować jak najszybciej z Palionowa.